Pamiętacie, co wczoraj mówiłam, nie? Że może zasnę i w ogóle. Było w pół do pierwszej, jak... Dokładnie w pół do pierwszej, jak położyłam głowę na poduszkę z myślą o zaśnięciu. Wiecie, o której się obudziłam? O 3:30. Mamy teraz za 29. No a ja nie śpię, nie? Po prostu obudziłam się o 3:30 i nie wiedziałam, przyśniło mi się, tak jakby bardzo realne to było, że mnie Artur woła, wiecie? Ale tak to było realistyczne, już kiedyś mi się tak śniło. I ja nie wiedziałam teraz, czy biec, ja się zerwałam na równe nogi, ale mówię, nie no, gdzie, skąd on mnie woła, z dołu, w pół do czwartej? Ale może się coś stało, ale sobie myślę, nie no, przecież by zadzwonił cokolwiek, ale może jest w jakimś złym stanie. I ja byłam, nie, już było po wszystkim, nie? Już miałam po spaniu, próbowałam jeszcze zasnąć, ale... Po prostu, mówię wam, koszmar, po prostu koszmar. Ja mam dzisiaj dwa odbiory kotków, właśnie między 9 a 10 ma być jedna rodzina. Potem koło 18 druga, no może się mi uda, wiecie, gdzieś tam w ciągu dnia trochę zdrzemnąć, ale już mam wszystko, znaczy wszystko. Po prostu odkurzyłam i zmyłam podłogi, nie? No i tyle. I jeszcze muszę się ubrać i właśnie coś z twarzą zrobić, bo po prostu tak mi wywaliło. Ja myślę, że to i stres i wszystko, a jeszcze się tak rozdziubałam. I widzicie, co mi się ze snem porobiło. Ja nie wiem, ja chyba będę musiała jakieś na sen zacząć brać tabletki, dopóki... Tylko na sen, wiecie, nie tam, że w ciągu dnia coś. Tylko po prostu, żeby spać w nocy, bo to się tak nie da, ja tak długo nie pociągnę. Po prostu nie pociągnę. A i deszcz w ogóle zaczął padać. Ale to wcale nie oznacza, że jest jakoś chłodniej. Jest tak parno. Normalnie nic nie robię, siedzę i się pocę, ale... Mówię wam, po prostu koszmar. I cały czas miele w głowie, nie? Cały czas miele, cały czas myślę. No i gdzieś tam te koszmary, jakieś takie dziwne rzeczy, to wszystko jest przez to, nie? Mam nadzieję, że mi to minie, bo jak nie, to ja się wykończę. A wiecie, żeby to było takie łatwe, żeby to po prostu, no, przestać to mielić w głowie, ale to samo przychodzi, to ja tego wcale nie chcę. A tak się po prostu dzieje. No i tak. Wyprawkę jeszcze wczoraj szykowałam. Wyprawki. Aha, jeszcze muszę jedne dokumenty zaskanować. O, mamma mia. O, mamma mia. No nic. Muszę się sprężać. Także tak. Jeszcze jedna pani ma przyjechać w sobotę, ale wczoraj wieczorem zadzwoniła już po tym, jak do was mówiłam w filmiku, że ona zobaczyła na Facebooku, że ja mam te dwa kocurki jako dostępne i po prostu się zgrzała, bo chciała w sobotę, a mówi, co ja zrobię, jak mi ktoś wykupi do soboty, a ona jest z Elbląga. Ja mówię, że spokojnie, jeśli... No bo jeszcze jeden pan chciał przyjechać. Mówię, że jeśli on się zdecyduje, jeśli będzie chciał przyjechać, to ja panią poinformuję. Ona mówi, dobra, to ja zwalniam się z pracy i jadę. Ja mówię, no na sygnale. Na sygnale, no bo ona... wiecie, ja mówię, niech pani nie wybiera ze zdjęcia, bo ona mówi ten czy ten. Ja mówię, nie, musi pani poznać ich na żywo. Spokojnie, damy radę. To nie jest kupno, wiecie, skarpetek. Także absolutnie ja nie jestem za kupnem ze zdjęcia. Jak ktoś ma możliwość... zawsze gdzieś tam się ze mną może dogadać, nie ma problemu. Ja też jestem człowiekiem, też rozumiem wszystko i naprawdę ze mną nie ma problemów. Zawsze się dostosuję i też obiecałam tej pani, że jeśli ktokolwiek będzie miał przed tą panią przyjechać do mnie oglądać kotki,
to ja ją po prostu o tym poinformuję, więc bardzo się ucieszyła. Więc jeśli do tego czasu nikt nie przyjedzie, to planowo przyjedzie w sobotę, a jeśli jednak ktoś do soboty będzie chciał przyjechać, no to ją poinformuję i wtedy przyjedzie pierwsza. No bo była pierwsza i pierwsza się odezwała, więc no ja jakby też chcę być w porządku, nie? Wiecie. Elbląg nie jest tak daleko. Także mam też kotka i w Poznaniu, i w Anglii, i w Niemczech, i w Szczecinie, i no tak naprawdę i na Śląsku, i ja. Także wiecie, są dalsze odległości i też dało radę, więc. No ale na przykład ze Śląska, no to wiadomo, już kurier zawiózł, bo pani nie mogła, nie miała jak. Więc załatwiłam kuriera. No i nie wiem, co mam w ogóle z tą twarzą zrobić, bo coś bym chciała, ale nie wiem za bardzo co. Ale może po prostu bez jakichś tam szaleństw, nie? Byśmy sobie dali tutaj. Gdzie ja mam ten mniejszy pędzelek? Nie mam, nie wiem, gdzie mam. Aha, tu jest. Dobra. Dam sobie ten mniejszy pędzelek. I co my tutaj zrobimy? To może tym takim ceglanym. Bardzo rzadko go używam. Taki ceglany kolor. Ale jest parno. Dobrze, że już mam posprzątane. No ale wiecie, ja wstałam. Nie chciałam po prostu, wiecie, wywalać Artura z łóżka. Budzić, bo to, że ja nie śpię, to, że ja mam ze sobą problem. To, ale wiecie, wtedy poszłam, przytuliłam się do Artura i wtedy bym zasnęła, nie? Także. Wtedy tak jakoś. Tylko, że ja nie zawsze mogę spać z Arturem. Często jest tak, że on nie chrapie, ale często jest tak, że po prostu muszę uciekać, bo też nie chcę mu przeszkadzać, nie chcę go budzić, a on chrapie po prostu. No, ja też wiem, że ja też potrafię chrapać. Także no, wiem, jak to jest, że człowiek po prostu nad tym nie panuje. No i tak to wygląda, że wtedy ja mu nie chcę, wiecie, zakłócać snu i co chwilę go budzić, i wtedy ja też nie jestem wyspana, i on nie jest wyspany, więc tak naprawdę uważam, że to nie ma nic w tym złego, żeby sobie nie przeszkadzać, żeby spać, a sen jest bardzo ważny dla zdrowia. Że po prostu są dni, kiedy no, śpimy noce, kiedy śpimy razem, a kiedy śpimy osobno. Także. No ale wtedy przyszłam, się wtuliłam i wtedy bym zasnęła, ale wtedy to już był czas wstawać. Ale się od 3:30 do 5:30 męczyłam w łóżku, żeby jeszcze przysnąć, ale no niestety nie dało się. Dobra, już nie będę się więcej bawić. Tylko dam jeszcze teraz. Może ten jasny. Żeby trochę tutaj rozświetlić to wszystko. I tyle. I tusz, i jakiś tam. Aha, w ogóle chciałam wam pokazać, jak któregoś dnia, ale to jeszcze jak tata żył. Ale był chyba wtedy w szpitalu. No, w szpitalu był. Kupiłam, słuchajcie, w Biedronce. Dorwałam taki błyszczyk z Eveline. Ja bardzo lubię kosmetyki z Eveline. Taki, to jest taki bardzo jaśniutki różowy. Z drobinkami. Daje taki fajny efekt.
Także taki kupiłam sobie błyszczyk. I kupiłam jeszcze taki tusz do rzęs też z Eveline. Tak stały obok siebie, to jeszcze był taki wodoodporny. To kupiłam. Takie fajne opakowanie. On jest taki, fajnie rozdziela rzęsy, ale nie podkręca, jakby coś. Przynajmniej moich rzęs. Może troszkę, ale tak powiem Wam. Bez efektu wow, po prostu tusz do rzęs fajnie rozdzielający, można tak powiedzieć. Zjadłam śniadanie, zapomniałam Wam powiedzieć, ja już zjadłam śniadanie. Wypiłam kawę, bez kawy to w ogóle absolutnie dzisiaj nic bym nie zrobiła. No i taki widzicie jest efekt, nie? No fajny, czarny, ale nic specjalnego nie robi. Przynajmniej z moimi rzęsami. No i ciekawe, co dzisiejszy dzień przyniesie. A teraz ta pani, która jedzie do mnie po kotka, to z Chojnic jedzie. No, także widzicie. Kolejny kotek będzie w Chojnicach. Co, Emilka? Też chcesz tusz do rzęs? No. Oj, Emilka! Co ty robisz? Jeju! Jeju! Jeszcze ciebie tu brakuje. Jeju! No. Także tak to wygląda. Ja mam tylko zwykłą klamrę i idę. Co jeszcze idę? Idę się ubrać. Idę się ubrać i idę zanieść na dół tutaj z sypialni tą wyprawkę, bo mam tutaj jeszcze żwirek, muszę dołożyć i. No, widzimy się później. Dobra, słuchajcie, jest 20 po piątej. O wpół do dziesiątej pojechał Geronimo, a teraz jeszcze Geppetto pojedzie. Zaraz przyjedzie nowa rodzinka. Nie Geppetto? No tak, powiedz nowa rodzinka. Po mnie zaraz przyjedzie. My się tutaj bawimy. Spędzamy sobie fajnie czas. Wyprawka gotowa. Tutaj rodzina wybrała legowisko, ja zawsze daję żwirek, tutaj wyprawka od Royala i tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. A jeszcze będzie też mokre jedzonko, czyli barw. No, także no, także czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy i się bawimy. Przyszłam trochę na balkon. Będę widziała, jak przyjadą. Tu jest chłodniej, tu wiatr wieje, bo powiem Wam, że jestem ukopcona. Jestem po prostu tak ukopcona, że nie wiem, jak mam dalej żyć. Jest tak gorąco, niby na dworze popadało, niby wiaterek trochę wieje. No na dworze tak, ale w domu jest tak po prostu nagrzane. Mury są tak nagrzane, że szok. Hejka, kochani, jest już wieczór, po 20. Dostałam SMS-a, że mamy podjechać po płyty. Widzicie, wczoraj miały być jutro, a jednak są dzisiaj. Ja tak mówiłam do Artura, że coś czuję, że ten pan chyba nam zrobi wcześniej te płyty. Nie mówiłam tak ci wczoraj. No, przyczucie. Tak, że, bo on mówił, że na piątek, ale chyba widział, że tak. No, starałam się być, wiecie, w porządku i tam. Ogólnie bo tam przed nami gościu był taki brzydki, niedobry klient, bardzo niemiły. No czego on go puszcza? Przecież to ma pierwszeństwo. No bo on jest uprzejmy. To miły, nie jest niemiły był bardzo. Taki, wiecie, roszczeniowy. Bo ten gościu tam wlazł. A ja byłam miła z Arturem i ja ten gościu mu i tak tam wlazł. Właśnie tak sobie pomyślałam, że chyba. No dzięki temu zrobi nam szybciej, no i ona tak się solarnie wlazła. Tam i zaczął. Także jedziemy odebrać. Drugi jakiegoś tamtego, a ten mu zaczął dowalać. No, że to, że no tam, się to, tam, że wiecie, trochę poprztykali się, nie? O, no, o, naprawdę tam. No,
to ze stolarni tam, o co ty tutaj, tam, widzisz, do czego to, tak, na pewno, no. Tak, a to tu pasuje, a to no tak, bo ja bym chciał to. No, co, a co pan tak w ramach wycieczki sobie chodzi po stolarni? No, było trochę spięcie i ja byłam miła i Artur też i dlatego tak czułam. Mówiłam, że chyba nam ten pan zrobi to wcześniej. No, także dzisiaj jeszcze, pomimo tego, że jest wieczór, do 21 mogliśmy przyjechać odebrać, więc odbierzemy i jutro od rana Artur będzie montował. Albo jeszcze dzisiaj w nocy. No. W nocy. A jeszcze byliśmy w Lidlu. Tam coś go do jedzenia kupić i słuchajcie, załamałam się. Trzy rzeczy na krzyż 35 zł, nie? W ogóle ja... Już sobie ostatnio obiecałam, że do Lidla już nie pójdę, ale Artur chciał iść. Nie, bo ogólnie przesyłka też była, wiecie? Przy Lidlu, wiesz, no w paczkomacie. Tak, jak tak to... I już tak byliśmy. Dobra, lecimy do Obi. No. Po nasze półki! Dobra, szybka akcja. Płyty już są. Artur poszedł wózek odstawić. No, pan się tak uśmiechnął, pan nas pamiętał chyba. Podziękowałam, że się udało na dzisiaj. Mówię to od jutra rana. Praca wre, on się śmiał. No. I ciemno się już zrobiło tak naprawdę. To ja nie wiedziałam, że to jest takie olbrzymie. No, mówiłam ci, że to przecież ogromna jest szafa. No, tam fajnie zmieszczę wszystko, naprawdę, tak się cieszę. Jak to się mówi? Cieszę się jak gwizdek, czy co? No, super. No, także jedziemy do domku teraz. No, sobie też oczywiście musiałam jeszcze w tą drogę, w tą stronę, jeszcze musiałam sobie oczywiście popłakać. No, bo jakby inaczej, nie? No, ale... Artur mnie do pionu stawia, przynajmniej się stara jakoś mnie stawiać. No, także jedziemy. Dobra, jesteśmy w domu. Przebrałam się. Artur wniósł już na górę do garderoby te płyty. Jutro od rana będziemy robić, bo już jest 21:30, nie? Także nie ma żartów. Pokazuję wam zakupy z Lidla. Słuchajcie, 135 zł. Chipsy, takie chrupki. To nie, to już było wcześniej. Sok pomarańczowy. To mi zasmakowało, słuchajcie, miałam to ostatnio. Wiecie co, to jest tak pyszne. No tanie to nie jest, bo na przykład to kosztowało 17,93, nie? To jest za takie coś, no bardzo dużo, ale takie to jest smaczne. Mówię wam. Dwa takie twarogi. Nie? Dwa twarogi. Taki ser. Szczypior taki ogromny. Zobaczcie, jaki ogromny szczypior. Artur będzie jadł. Artur lubi sam taki szczypior. Taki łosoś. No, te łososie, no to trochę, trochę kosztowały, nie? Bo to też chyba 120 zł za kilogram. No tutaj 20 zł za 100 gramów. No to jest bardzo dużo. Takie serdelki z szynki premium. Luksusowo dzisiaj. Jakby. Stefan, luksusowo. Tu jest jakby luksusowo. Papryka. Makaron. Kolejne serdelki. Patrzcie, to takiego i roku świata. I normalnie, takie ogórki. No, ale święty. Świeże. Patrz, święty. No paprika i Artur, świata. Masz mi coś powiedzieć? Taki nerwus. I Artur takie coś co kupił, ale to kosztowało niecałe 50 zł, nie? No, ten taki sikacz. No, taki sikacz. No, także 135 zł. Nie wiem. Po prostu. Nie wiem. Czego nie wiem? Co tutaj tyle kosztowało? Ja to poświadczę, ale ty, że nie wiem. No. Także Artura jutro od rana czeka praca. Jutro go wyrzucę jutro o 6 rano. Jutro mnie nie ma.
No, przesuń i się, będzie działał. Przesuń się, będę mówił. No. Mądre rzeczy. Mądre? No. No to ja chcę tego posłuchać. Kochani, ja wam powiem tak, ale wy nie wiecie o tym. Mam po prostu powiedzieć, macie wiedzieć. Ja o tym też nie wiedziałem. Tak mi się wydawało. Bo wiecie, teraz te upały są takie, to co wam powiedzieć. W różnych miejscach różne rzeczy sobie tam popijają. W ciepłych krajach oni tam też sobie, wiecie, dogadzają. Oglądał się ten odcinek, co kiepski, mówiłam, co chciał dogodzić. A Paziok, ja też bym chciał sobie dogodzić. Nie ma mi kto dogodzić. Kto mi dogodzi? Poczekajcie, bo tu następuje antrakt. No i ten Paziok, słuchajcie, to był kozak, nie? Ale jego już nie ma. No świętej pamięci. Jak on tam się nazywa? No nie pamiętam. No i przechodząc do treści, co tutaj jest właśnie treścią, to wiecie, no myśmy mieszkali kiedyś w Sopocie, nie? No tak było i powiem wam tak, bo już skończyłem z tym dogadzaniem sobie. Mieszkaliśmy w tym Sopocie i powiem wam, to był, tam był mur pruski, nie? On był przykryty supremą. To jest taki, nie wiem, rodzaj ocieplenia. I jeszcze na to tynk był, nie? Bo to jest tak, suprema była od środka, a na to tynk był. Ale od zewnątrz, no mur pruski był też tynk. Żeby to, w dużej mierze Dolny Sopot to są właśnie domy letniskowe, nie? To są domy letniskowe. Jak się tak przyjdziecie tam bliżej morza, no są też takie kamienice, które no wiadomo, nie? No, czekajcie, bo są takie kamienice, które no naprawdę są budowane na całoroczne, nie? One miały też inne swoje funkcje, nie tylko wiadomo wypoczynkowe, ale też całoroczne, nie? Na przykład powiem wam mojego kolegi bliskiego, dom, w którym on mieszkał, nie? To tam był taki coś w rodzaju, jakby to nazwać, kabaret w Gdańsku jest. Ja tam byłem raz. Nie, dwa razy byłem. Tam komedia była. Tam śmiech był na sali. Bo ja tam... Tam był śmiech na sali, naprawdę. Bo tam była jedna... No wiecie, tancerka taka, nie? Tam była taka tancerka jedna. I... Ja tam coś chciałem do niej zagadać, nie? Ale niech tam, że wiecie, no, że tego, nie? A ona mówi do mnie, a ja nie mam czasu jutro. A ja nie o to chciałem zapytać. Ja chciałem zapytać, czy jeszcze się gdzieś uczysz, nie? Czy tylko to jest to wszystko, nie? Co tego? No, śmiech na sali. Ona myślała, że królowa na mnie. Jakaś gwiazda. Wiecie. No i te domy całoroczne, nie? One miały różne funkcje. No i tam właśnie u kolegi ten, tak jak mówiłem, on miał tam funkcję właśnie taką, no... Wy nie myślcie sobie, że tam kiedyś to byli święci ludzie. Nie. Tam była rozpusta i to ostra. No. Trzy razy większa, albo... Interesowaliście się w ogóle takimi czasami, co to tam kiedyś było? No, coś się dowiecie. No, zobaczcie sobie, kiedy największy przyrost był. Zainteresujcie się, kiedy był przyrost największy. No.
No i tak sobie zakładałem, tak jak mówiłem, wracając, bo ciągle tutaj wiecie, chocki, klocki jakieś występują, jakieś takie traumatyczne przeżycia. No i tu przyjechaliśmy, nie? No i ten dom, nie? Ten dom, on się składa z dwóch części, nie? Czasami tutaj patrzą, nie? Ludzie, o, co to jest, co to jest, co to jest tutaj tam na elewacji, nie? Z dylatacją. Ludzie myślą, co, o, pach, jadą autem, pach. Zobacz, dom pęka. Dobra, nie będę rozwijał tego tematu, bo to po prostu pęka. I tak. I przyjechaliśmy tutaj, nie? Ja różne założenia czyniłem, no, że to, że tutaj, nie, że tego. No i co się okazało, że ten dom, w ogóle dom, w którym mieszkamy, w tej części, o, tu, gdzie mówię do was, nie? To jest dom, który zaczął być budowany, zaczął być budowany dokładnie w dniu wybuchu II wojny światowej. O, odpał? Zaskoczyłem was, co? A ta druga część? To tam później, nie? Bo tu tam różne tam, wiecie, myślę, nie będę wnikał, kto tu wcześniej mieszkał i kto z kim co miał i co, dlaczego, po co, na co, dlaczego. Także ogólnie, bo powiem wam historię świata tutaj zaraz. Zaraz wam opowiem. Ogólnie ja myślałem, wiecie, że tak jak w Sopocie, nie? Tam mury naprawdę zdrowe. Oni w urzędzie mówili, panie, to stary dom, to nie nadaje się, musisz to opuścić. A ilu tam było chętnych, no powiem, naprawdę było sporo chętnych. Musisz to opuścić. Tak było. Różni tam się kręcili. Figo fago, no. Ale tam mury były zdrowe. Co by nie powiedzieć, tam mury były zdrowe, wszystko było dobrze. Tu przyjechałem, tak patrzę. No ale tutaj jak żeśmy wiercili na przykład otwory pod telewizor, nie? Ja wiertło, a tu jak piasek. Ja mówię, mysza, co tu się dzieje? Co to jest? Z czego ten tynk jest? Mysza, chodź, powiedz, jak żeśmy wiercili otwory w ścianie na telewizor. No to leciało wszystko. No. Cała ściana leciała. No ja się za głowę łapałem. Tą kuchnię tu tynk leciał. Ja sobie myślę, Jezus, co to jest? Kto to robił? Z czego to robili? Matko Boska, ja sobie myślałem, co to, kto to robił? Byście nie uwierzyli. Dlaczego wam to mówię? Bo ten dom z muru polskiego, mur pruski powstał w wyniku tego, że no wiadomo, no potrzebne były te elementy metalowe tam do różnych celów, nie? To też sobie poczytać. No, i były potrzebne, no dlatego się budowało, wiadomo, nie? I tam różne takie, no... Ogólnie ciekawe, jak przyjedziecie w Gdańsku, też są takie budowle z muru pruskiego uwidocznione. To pozwala na to, żeby te wszystkie elementy osadzić tak, żeby no bez użycia jakiegokolwiek metalu, nie? To jest, tak można budować. I zobaczcie, to wszystko stoi. To nie jest tak, że to, wiecie, teraz beton leją, te rusztowania tracone i tam i tak dalej i to raz, dwa, trzy, tam gdzieś to jeszcze grunt nie zaczął osiadać. Oni już tu, dawaj mieszkać, chodź tu. Tam drogi nie ma, chodź tu. No. Także zobaczcie, to wszystko stoi. To wszystko stoi. I ten dom w Sopocie, on naprawdę to był dobry dom.
Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie? Te domy wszystkie, nasze wszystkie, no tam w tym pasie nadmorskim, sporo ich jest, bo oprócz tych kamienic, to są domy właśnie letniskowe, przerobione na całoroczne. No tak to jest, niestety. Kiedyś dopłacano w Sopocie, żeby tam w Dolnym Sopocie, żeby w Dolnym Sopocie, żeby mieszkali tam, no taka jest prawda. Dopłacali. Bo tam ciężkie warunki, komary, wiecie, błota, bagna, osuszanie, melioracje, takie tam. Także no, tak to jest, nie? No. Także mój wywód zmierzał ogólnie do tego, nie? Że no, to jak widzicie, nie? Trzeba tutaj. Nie wiem, uciekam. Malowanie. Uciekam. Wiecie, jak coś u kogoś czy coś, to okej, ale jak u siebie. Mysza, chodź tu. Mysza lubi, wiecie co? Jak ona ma pracę moimi rękami. I wtedy jest jadka. Że to, że tamto, że tego nie zrobię. Mogłeś to zrobić tak, ale nie zrobiłeś. Bo to, bo. Dobra, wiecie co? Ja chyba pożegnam się z nami, bo. Myślicie, że to jest prawda? 93% mięsa? W mięsie? 93%. Mięso sobie przewaga. Bez glutenu. Lupa jest. O, nie będę was katował z tym sensie. Choć na niektórych to wiem, że mogę podziałać ostro. Czy tam będę za jakieś odpały, skoki z mostu. Skoki z mostu. Oglądałem vlog u myszy. Czasowe lęki, muszę z mostu skakać. Nie wytrzymuję tego napięcia psychicznie. Słuchajcie, to jest nie do uwierzenia. Mysza czasami pokazuje mi tam, że ktoś nas ogląda, nie? Chyba bardziej myszka, no bo ja to, wiecie, ekran mogę rozwalić komuś samą swoją obecnością. A jeszcze jak mi posłucha do końca tych moich wywodów, tego paraliżu mózgowego, to musi przyjąć leczenie jakieś. Bo tak też sobie potrzebałem, nie? Już teraz wiecie, to luźna taka rozmowa, bo wcześniej to profesjonalna rozmowa była. Taka wiecie, o budownictwie i tym, tak dalej. Ale tak sobie patrzyłem, chciałem sobie tam kiedyś do tego swojego miasta wrócić. Ale widać nie będzie mi tu dawać. To kto widzę. Myślałem, że tutaj coś. Że zostanę biznesmenem. Nie z nim nie zostałem. I wrócę jakoś do domu. Ogólnie to morze mnie ciągnie, nie? Wiecie. To morze mnie ciągnie. Bardzo lubiłem sobie samemu wychodzić nad morze. Tak po prostu, nie? Tak jak wy macie tam, nie wiem, swoje filmy, czy tam na działkę. Muszę skopać 2 hektary. Żona, kop szybciej. Zima idzie. On sercem nie był. Nie mówię. Dobra, nie no, dobra, nie no, wiecie, bo to teren psychiczny. To ja to co zauprawiam. Myślę, to słyszę. No, morze mnie ciągnie. Bardzo lubię morze, ten szum fal.
Wiecie, nieraz zastanawiałem się tak, no jak tak sobie mieszkałem, nie? A takie sztormy były naprawdę, naprawdę takie sztormy, że no, to się zastanawiałem, czy zaleje nas, czy nie. Tak się zastanawiałem, ale nigdy nie zalało, a sztormy takie były, wow, no. Te fale takie spiętrzone, to wszystko, aż tak ta ziemia, tak, nie? Bo ten, bo część tych domów, ona jest po prostu postawiona bezpośrednio na gruncie. I to wszystko, co tam jest, to się tak przynosi. Od razu. To jest tak, jakbyście mieszkali, no nie wiem. Jakbyście bezpośrednio na błotniku w ciągu. No, tak się przynosi, byście nie wierzyli. Nawet kumpel mi powiedział, że jest taki Robert, nie? Powiedział, że jest ktoś, kto mieszka jeszcze bliżej niż ty teraz, nie? Bo tam dostał gdzieś mieszkanie, załatwił to cię jakoś tam. Czy zamienił się z siostrą? Że, i mieszka jeszcze bliżej niż ja. No ale nie wiem, też nie wiem, jakie konstrukcje ten jego dom był. No. Ale bynajmniej mój akurat był, miał fundament z kamieni, nie? On miał ławę fundamentową, tak, nie? O, tak wam pokażę. To wszystko z kamieni było i to było, wiadomo, w grunt, nie? Na gruncie się opierało. Także tam pół metra pod gruntem już woda była. Pół metra. Także to się tak niosło, byście nie uwierzyli. Oni kiedyś larseny to są takie grodzice, wpuszczali tam, bo kiedyś robili, że wpuszczali tą wodę, deszczówkę tam na wysokości. Była plaża piratów, coś takiego, tam wypuszczali na tej wysokości gdzieś, nie? I oni te larseny, to są takie grudzice, co to jest w ogóle, bo ja wam powiem. To jest taka ścianka szczelna, no nie, dobra, też nie wiecie. To są takie szyny. Tak by to... No szyny takie, no. Jedna szyna, druga szyna, trzecia szyna, czwarta szyna. I one tak na siebie zachodzą. Jak piszecie w internet, właśnie macie internet, to tam zobaczycie, co to są larseny. I są trzy możliwości. Wbijania, wpuszczania i wciskania tych larsenów. I one akurat wibrowywali u nas. Dobra, myślę z tym, czy wibrowywali, czy wciskali. Tutaj mam leki, bo przywiozłam od mamy. To po tacie te, które już tata nie zużyje, takie napoczęte. No my to wyłykamy. My wyłykamy? I się zepsują. No. Tak jak w tym kabarecie, KMN. Takie wiecie, zjazd, bo się zepsuje. Różne, muszę do apteki zanieść, do tych pojemników tam na przeterminowane i takie, no bo co? Są różne, przeróżne i też całe blaszki i wszystko, ale... A co to jest, antybiotyk jakiś? Nie, to są, wiesz... Różne choroby takie, to nie są witaminy, tylko to są leki, mocne leki. Ale może by się na coś przydało. Na pewno, będziemy łykać jako cukierki. Jak w tym kabarecie KMN, oglądaliście to? Co ten kabaret był? O, on jest jeszcze. Oni występowali ostatnio w Sopocie, ja chciałem jechać, mówiłem do myszy. Oni występowali ostatnio w tym, w akwaparku, tam na tarasie gdzieś tam. Chciałem jechać, zobaczyć to, jak oni tam występują. No ale wiecie. Plany się pokomplikowały. No i tak to jest już. Także kochani, ja ze swojej strony zostawiam was z tą panią. Nie. Ta pani nie chce też do was mówić. Nie.
Nie chcę was, was mów. Nie, ja nie muszę... teraz już 5 minut musisz pogadać. Też to nie muszę wszystko mówić. Pokładać do lodówki, bo widzicie, ten tu gada, gada, ale żeby coś pożytecznego zrobił, to nie bardzo, nie? Nic. Tylko gada głupoty. Byleby gadać, a robić nie ma komu. Good morning. No, także uciekam, idę, słuchajcie, poogarniać jeszcze trochę, chociaż mam jeszcze trochę też biurowej roboty, ale jest 22:15. Dobra, może jeszcze coś zrobię. No, dzisiaj był intensywny dzień, ale tak sobie chyba dzisiaj pomyślałam, że wezmę jakieś tabletki na sen, chociaż takie ziołowe, wiecie. Mam takie... Chyba to by było wskazane dzisiaj. Ja sobie porówkę zjem. Mogę prosić? Siostro? Możesz. Ty chcesz? Nie. Otwieram ci, bo zaraz się pozabijesz. Chodźcie. Się pozabijesz. Chodźcie. Chodź, esteta. Ale otworzyłam, tak? Esteta. No. A człowiek chce dobrze, jeszcze źle. No. Lecę. Dzięki za oglądanie, dzięki za dzisiaj. Byle do jutra, nie? I żebym dłużej pospała niż 3 godziny. Trzymajcie kciuki. Pa.